Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć na pytania widzów wystawy Miłe Złego Porządki w Kaliszu w galerii imienia Jana Tarasina. Nazywam się Artur Żniewski, jestem autorem tej wystawy, tych zdjęć. Czy przedstawione zdjęcia obrazują różne rodzaje przemocy? Wydaje mi się, że nie. Że po prostu pokazują przemoc w pewnym sensie w takiej nagiej, czystej postaci. Nie jest to historia o różnicowaniu form przemocy. To nie jest na przykład opowieść o tym, że jest przemoc zimna i gorąca, albo że jest fizyczna, albo werbalna. Jest w pewnym sensie taka przemoc jakby w swoich abstrakcyjnych, ale też realistycznych formach. I ona nie aspiruje do tego, żeby dawać tutaj socjologiczne czy psychologiczne definicje przemocy, jakoś się różnicować, tylko żeby, że tak powiem, działać na emocje, jakby pozwolić temu patrzącemu, czy tej patrzącej na to, żeby jakby emocje związane z doznawaniem albo zadawaniem przemocy innym po prostu stały się wyrazistsze. Czy uświadamianie zjawiska przemocy rzeczywiście tą przemoc niweluje? No, moim zdaniem nie. Nie niweluje przemocy to, że o niej wiemy, że ona istnieje. Albo że ktoś ją zadaje, na przykład nam, albo że my ją stosujemy wobec innych. To, że jesteśmy ofiarą przemocy albo sprawcą przemocy, to nie znaczy, i wiemy o tym, to nie znaczy, że tak łatwo wyeliminować te zachowania albo jakby zachowania innych, albo jakby z własnego zachowania. W tym sensie to, że coś wiemy, to nie znaczy, że to się jakby to znika. Potrzeba jakby o wiele więcej różnych, no dość wysiłkowych działań na to, żeby zaradzić tej sytuacji. Tutaj mam taką bardziej skomplikowane pytanie. Czy zacieranie się na niektórych pracach granic pomiędzy oprawcą a ofiarą jest sugestią o prowokacji lub współudziale ofiary w akcie przemocy? Przemoc łatwiej niszczy podobny grunt. Generalnie ta wystawa czy te fotografie to nie jest wykład na temat przemocy. To nie jest opis tego, jakie elementy są potrzebne, żebyśmy pewne zachowanie mogli definiować jako przemoc. Nie mówi też nic o takim rozumianym psychologicznie, czy socjologicznie, czy naukowo zachowaniu ofiary, albo zachowaniu osoby stosującej przemoc, sprawcy. Czy ta wystawa jest raczej takim swoistym wyładowaniem, w sensie, że ona, że przemoc jest jakby całkowicie przezroczysta, że ona musi osiągnąć pewien taki punkt krytyczny, jakąś taką masę krytyczną, żebyśmy sobie zaczęli zdawać sprawę z tego, że jakby ona jest obecna w naszym życiu. Nie, czy to w życiu indywidualnym, czy w życiu społecznym, politycznym. Ostatnio w życiu politycznym, bo to jest jakieś niesłychanie widoczne, niesłychanie obecny jest ten komponent przemocy, ta składowa. Znaczy, przy przemocy jakby przemocą się załatwia różne sprawy, tak, różne rzeczy. Natomiast tak jak mówię, ta wystawa to nie jest wykład, to nie jest jakieś kompendium wiedzy na temat przemocy, na przykład psychologiczne, tylko to jest takie emocjonalne wyładowanie, które myślę, że pozwala też innym w tym uczestniczyć właśnie poprzez emocje, bardziej poprzez emocje niż przez rozum.
Ciekawią mnie relacje lub zróżnicowanie przemocy od agresji. Agresja jako źródło sprawczości może być pozytywnie postrzegana, natomiast przemoc psychiczna jest dla mnie nieodłącznym niejako źródłem przemocy fizycznej. Choć po chwili namysłu przyszło mi do głowy deformowanie spokoju myśli czy ducha, co także obrazują pańskie prace. No tak, faktycznie, jakby przemoc jest związana z agresją, ale agresja niekoniecznie musi się zamienić w przemoc. Ja tutaj nie aspiruję do tego, żeby rozwikłać pewne sprawy dotyczące wiedzy na temat przemocy. To jest po prostu pewnego rodzaju bardzo emocjonalna opowieść o byciu, jakby w życiu w przemocowym świecie. Tutaj akurat jest pan Łukasz zadał to pytanie. Jeśli to pana interesuje, no to jakby bardziej odsyłam do książek psychologicznych. Jeśli pana ta wystawa na przykład zainspirowała do tego, żeby dalej drążyć, no to proszę drążyć. Czy taka opowieść o przemocy, podana w tak wyrafinowanej, estetycznej, graficznej formie, nie stwarza ryzyka, że zjawiska destrukcyjne będą budziły turpistyczny zachwyt nad niedoskonałością ludzkiej formy fizycznej lub psychicznej? To nieładność przemocy jest tym, co... Czy nieładność jest tym, co ludzi do przemocy pcha, albo... co powoduje, że jej nie używają albo no, nie stosują wobec innych, tak? I w przemocy chodzi raczej o to, żeby przez no, takie środki nieakceptowalne przez innych zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Przemoc jest jedną ze strategii zaspokajania własnych potrzeb. Znaczy, oczywiście, jeśli się ją stosuje, jeśli się jej doznaje, no to ta sytuacja jest innych, raczej jest się w sytuacji, w której to inni wobec nas zaspokajają jakieś swoje potrzeby, stosując taką właśnie okrutną strategię. Kolejne pytanie, kto najczęściej zaciera ślady przemocy? No, to wydaje mi się, że to jest pytanie bardziej do psychologów, może do kryminologów. Znaczy, artysta mówi językiem emocji, artysta nie mówi językiem faktów. Czy językiem takiej czystej, sformalizowanej wiedzy. Myślę, że sztuka to jest raczej wejście w sytuację i po prostu emocjonalne mówienie z pewną oczywiście dyscypliną o jakimś ludzkim doświadczeniu. To doświadczenie może dotyczyć przemocy. Jaki jest pana ulubiony kolor w alfabecie? Myślę, że moje ulubione kolory to jest żółty i czerwony. Lubię też takie kolory połamane, takie zabrudzone kolory z dodatkiem bieli albo czerni. Takie kolory, które nie są czyste. No i lubię, jeśli kolory do siebie jakby pasują, tworzą pewną harmonię. Kim pan jest? No tutaj oczywiście jestem artystą z zawodu, z wolnego zawodu i z wolnego wyboru też. Zajmuję się fotografią, zajmuję się filmem. Ja się żegnam i pozdrawiam wszystkich ciekawskich.